kochani, zaczynamy, słuchajcie, pierwszy dzień treningowy o 17.00. Mamy kwalifikacje, o 11.40 rozpoczyna się moja grupa treningowa. O 9.00 rozpoczynamy briefing, gdzie wszystko się dowiemy na temat kwalifikacji. Słuchajcie, jestem mega podekscytowany i chciałem wam troszeczkę opowiedzieć, co się działo z silnikiem w poprzednich tygodniach. W Szwecji Paweł zdjął głowicę ze względu na to, że, przepraszam, zmierzył kompresję, żeby sprawdzić jak to wszystko wygląda. Okazało się, że na pierwszym cylindrze jest 5 bar, a powinno być około 10-11 bar, czyli bardzo dużo kompresji nam brakowało. No to co? Decyzja padła, żeby wymienić głowicę. Tam jeszcze był test szczelności zaworów zrobiony. Okazało się, że zawory są nieszczelne. Właśnie mój mechanik przez dwa ostatnie dni siedział dzień, noc, żeby złożyć auto. I jesteśmy, słuchajcie, i jesteśmy. I czekamy na trening. Zobaczymy, jak to wszystko będzie dalej wyglądać. Miejmy nadzieję, że fura będzie podawać dobrze. Strzała do pobra. Kochani, słuchajcie, za 20 minut zaczynamy pierwszą sesję treningową. Jestem mega podekscytowany, że w końcu wyjadę na tor, przetestuję auto. No, modlę się, żeby wszystko działało i nie było żadnych problemów związanych z silnikiem, czy to z innymi rzeczami w aucie. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Tyle. 20 minut, ja się już powoli zbieram, pakuję do autka. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. To lock it off, section cut off, run up the block. I'ma get all these girls, bring them all back to the spot. Działa wszystkim, słuchajcie, jesteśmy po drugim przejeździe kwalifikacyjnym, w którym udało się Oga zdobyć 92 punkty, także jestem zajebiście szczęśliwy. Przygotowujemy się na jutrzejszy dzień, jak widzicie,
czyszczonko malutkie tutaj. Paweł działa sobie przy autku i widzimy się jutro w takim razie. Strzała! Sorry, musiałem, nie? Siemanero, słuchajcie, rozpoczynamy dzień, w którym będziemy mieć parki dzisiaj już. Jest aktualnie za 10:10, idziemy prosto na briefing. I będziemy się dowiadywać, czego sędziowie od nas oczekują, jeżeli chodzi o kwestie far. No i tyle. Cieszymy się z wczorajszego wyniku, 8. miejsce, także fajnie. I lecimy na briefing. Kochani, jesteśmy już po zawodach. Rundę wygrał Piotr Więcek, czyli osoba, z którą odpadłem w top 8. Cały weekend jeździło mi się naprawdę bardzo dobrze. Czułem, że auto prowadzi się świetnie, nie mieliśmy żadnego problemu z silnikiem. I to by było na tyle, słuchajcie, kończymy ten piękny weekend. Jest mi trochę smutno, zaraz idę się przebierać, bo praktycznie dosłownie z 5 minut temu było podium. Chciałem wam tak zdać relację, jak to wszystko wyglądało. I to by było na tyle, słuchajcie. Dziękuję wam za oglądanie tego vloga. Wielkie podziękowanie dla Axa. Wielkie podziękowanie dla ciebie za to, że przyleciałeś tutaj, że chciałeś pomóc mi w całym tym social media, aby ponagrywać troszkę rzeczy. No i mam nadzieję, że wyjdzie z tego zajebisty materiał. Także widzimy się na kolejnej rundzie. Ferropolis. Strzała.